Wieczyce Wielkie, okolice pałacu. To właśnie tam, w miniony weekend 10 i 11 lipca, można było spotkać rycerzy. Obozowisko wojskowe z drugiej połowy XVII wieku przyciągnęło pod kończyckie dęby młodszych i starszych. To jest po prostu niesamowity klimat, który zatrzymał niemalże przeszłość właśnie w tych wielkich dębach. W wielkich dębach, które nas otaczają. No osobiście ja widziałem może dwa takie wielkie drzewa, co nie? A tu jest tego po prostu nagromadzenie. Jeszcze jak znaleźliśmy w źródłach, że rzeczywiście ten hetman Sieniawski z odsieczą wiedeńską podążał jako podwładny Jana III Sobieskiego, no to super. I 3 lata temu, niechcący będąc na pikniku historycznym, skontaktowaliśmy się z wójtem i podrzuciliśmy taki pomysł, że może byśmy tutaj coś zrobili. No i proszę bardzo, jesteśmy. O to chodzi, żeby widz, żeby odwiedzający mógł zobaczyć, dotknąć, posmakować na własnej skórze tej właśnie historii, strojów, wyposażenia, mógł powąchać ten proch czarny, jak się strzeli z armaty, że to jednak też jest dość poważna sprawa. Zainteresowanie dorosłych naprawdę duże. Moi tutaj koledzy naprodukowali się niesamowicie, tłumacząc i opowiadając o różnych częściach ekwipunku. Ja z kolei na torze uczniczym miałem ogromną ilość dzieciaków. To dobrze. Cieszy mnie to, że dzieci chciały się uczyć strzelać z łuku. Piknik pod kończyckimi dębami to nawiązanie do miejscowej legendy, podkreśla wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski. Wykorzystujemy tu aspekt historyczny, ponieważ już myślę, większość z nas słyszała lokalną legendę podanie, że to właśnie tutaj pod tymi dębami stacjonowała część wojsk Jana III Sobieskiego, która szła z odsieczą na Wiedeń. Kilka lat temu, jak usłyszałem od pani Heleny Stoszek tą legendę, pod kończyckimi dębami, bo tam była noc muzeów i tam właśnie pani Helena Stoszek wszystkim opowiada tą legendę, postanowiłem wykorzystać ją. Udało zdobyć się środki finansowe w ramach współpracy transgranicznej z miastem Karwiną i zorganizować to wspaniałe przedsięwzięcie. Piknik to nowa propozycja, ale organizatorzy już myślą o kolejnych edycjach. Podsumować możemy bardzo pozytywnie. Trafiliśmy w gusta i mieszkańców, ale również wiele osób nas tutaj odwiedziło i w tłumie dało się słyszeć same pozytywne opinie, więc to tak bardzo człowieka podbudowuje, że te działania, które podejmuje, mają sens i promują naszą gminę, dlatego też decyzja, że chcielibyśmy to kontynuować. Oczywiście przyjdzie czas na podsumowanie, tak żeby z każdym kolejną edycją coś nowego tutaj wprowadzić i zaskoczyć nie tylko mieszkańców, ale ludzi, którzy odwiedzają naszą gminę. Działo się bardzo dużo, w 2 dni odwiedziło nas myślę, że około 3000 ludzi, bo rzeczywiście zainteresowanie tą imprezą było ogromne. W bogatym programie oprócz obozowiska wojskowego nie zabrakło również koncertów, zwiedzania wieży pałacowej oraz mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.